Jesteśmy w studiu Dzień Dobry TVN. Miliony widzów codziennie Was ogląda, widzi pewne rzeczy na wizji, ale wierzę, że to studio kryje wiele sekretów. Powiesz nam, co tutaj jest sztuczne, co tutaj tak naprawdę nie działa? Co tu jest sztuczne? Tu nic nie ma sztucznego. No tak zobacz. No patrz, tutaj mamy prawdziwe zioła. A budżet jest. Tak, jest budżet. To jest amerykańska telewizja, to jest na bogato. Teraz uważaj, patrz. Leci woda. No dobra, ale tutaj mamy takie trzy i co? Wosk czy nie? No gdzie? No przecież to jest, można sobie gryźć, można to wszystkiego kosztować. Lodówka jest wypełniona do granic możliwości. Bracie, zobacz. I to są prawdziwe rzeczy. Tutaj mamy sztuce, tu mamy wszystko. Proszę, wszystko. Wiesz, czego się teraz obawiam? Że moje pytanie okazuje się bezzasadne. Kompletnie. Nie, tutaj mamy, naprawdę przychodzi kucharz albo kucharka i tutaj jest tak naprawdę serce naszego studia, bo tutaj cały czas coś się dzieje, jest życie. Talerze spadają, ostatnio cebula się spaliła. Ostatnio pękł słoik, jak tutaj ktoś wlewał oliwę gorącą do niego. Też tak było, ale teraz wyobraź sobie taką sytuację. Jest na przykład tutaj kucharz. Tak. Smaży coś, my rozmawiamy jakieś 10 metrów dalej, bo to jest nie jest więcej na kanapie, o jakiejś takiej dramatycznej rzeczy albo jakimś takim trudnym temacie, a tutaj płonie cebula. I wtedy całe studio wypełnione jest zapachem tej płonącej cebuli. Więc weź tutaj człowieku, wtedy ogarnij to wszystko, żeby widz się nie zorientował, że coś jest nie tak. A takie rzeczy się zdarzają, bo tu się wszystko dzieje na żywo. Nikt nie przychodzi z gotowymi produktami. Wszystko robią tu i teraz. Jak czegoś nie zdążą, to trudno. Często próbujesz tych rzeczy na wizji, czy masz taką zasadę, że może lepiej nie? Kiedyś mi powiedziano, żeby nie jeść na antenie, bo to źle wygląda. Marcinowi Prokopowi tego nie powiedziano. No właśnie, ja się starałem trzymać tak przez miesiąc tej zasady, bo wiadomo, świeżak przyszedł, no to chciał tak, wszystko, żeby tutaj było tak po Bożemu zrobione, ale nie, no nie da się. Bracie, my dzisiaj mieliśmy, ja zazwyczaj nie jem mięsa, a dzisiaj mieliśmy takie schabowe, że no po prostu to było coś, godzina 10, ja już opędzlowałem 2. Wiesz, na śniadanko. Na śniadanko. Ale po imprezie, bo ty wczoraj byłeś na bestsellerach Empiku. Tak, wczoraj były bestsellery Empiku, ale szybciutko jak kopciuszek przed północą uciekłem, buta nie zgubiłem, żeby tutaj być w dobrej formie i wiedziałem, że będzie schabowy i schaboszczaka można było sobie tutaj wsunąć. A powiedz mi proszę, jak ten schabowy ma się do twojej metamorfozy, o której też pisały portale, i do twoich zasad żywieniowych, które pewnie teraz masz? Tak, pozwalam sobie na pewnego rodzaju... Takie może nie poluzowanie gumy w gaciach, tylko takie racjonalne podejście. Byłem przez 3 miesiące na też nie restrykcyjnych warunkach, tylko po prostu trzymałem się, jestem bardzo karny. Czy to była takie lato, jesień tamtego roku? To był wrzesień. Bo pamiętam, jak we wrześniu na sesji dla Wiwy spowiadałeś się komuś przez telefon, co dzisiaj zjadłeś. Tak, dokładnie tak było. Tak było, bo mogłem zjeść bardzo dużo pod warunkiem, że wykonałem jakąś rzecz fizycznie. Albo siłownia, albo bieganie, albo dużo kroków na zegarku. I jakoś to się skończyło w zeszłym roku. Grudzień przyszedł, osiągnąłem to, co chciałem osiągnąć i teraz się tego trzymam. To już mi weszło tak w krew, że lubię sobie pójść na siłownię, lubię sobie zjeść dużo makaronu. Ja generalnie bardzo dużo jem. Bardzo mi to odpowiada, ale nie jem na przykład w nocy. Mam te okna żywieniowe od czasu do czasu. Za bardzo za słodyczami nie przepadam. Za słodyczy to ja lubię tylko pistacje, nerkowce i orzeszki solone. Nie, boczku to nie bardzo. Ale takiego schabowego czasem widzę. No mówię, od mięsa jestem, że tak powiem, 2 kroki do tyłu, bo wolę kotlety wegańskie, wegetariańskie, ale czasem jak mnie najdzie, to ach. Dobrze, Damian, to powiedz mi jeszcze na koniec, czy ta twoja metamorfoza to jest 100% twojej decyzji? Czy ktoś na przykład ci sugerował, że być może będzie to z jakiegoś powodu dobry pomysł? Ponieważ jak sobie byśmy zrobili taki ranking najszczuplejszych prowadzących Dzień Dobry TVN rok temu, to i tak byłbyś na pierwszym miejscu. Tak, 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 ale pytasz się mnie, czy żona powiedziała, że jestem gruby? Nie, wiesz, myślałem bardziej, że może ktoś sugerował, na przykład, nie wiem, styliści, albo że to są jakieś zdrowotne rzeczy, bo po prostu akurat zdziwiłem się, że podjąłeś taką drogę. Wiesz co, i to jest właśnie, dlatego to zrobiłem, bo jestem w miarę młodym dżentelmenem, który wydawać by się zawsze, że jest wysoki, szczupły. Tak. I mój trener mówi, że to jest taka sylwetka skinny fat, że jesteś wysoki, szczupły, ale jednak tego tłuszczyku gdzieś tam trochę jest. Ja po prostu sam z siebie zawsze chciałem sprawdzić, czy w 3 miesiące da radę zrobić może nie tarę na brzuchu, że możesz trzeć parmezan, ale żeby po prostu trochę lepiej wyglądać, trochę lepiej się poczuć. I udało mi się to. I najlepsze jest to, że ja
wrzuciłem tylko na Instagrama do siebie, że pamiętamy, że teraz właśnie będę trenował i dopiero później redakcja Dzień Dobry TVN, bo ja nie chciałem robić z tego żadnego happeningu, że nie wiem, metamorfoza Damiana czy cokolwiek. Ja bardziej chciałem podejść do tego tak eksperymentalnie, czy w 3 miesiące można coś takiego fajnego zrobić i że jest wielu młodych facetów, którzy też nie wiem, są szczupli, wysocy, ale gdzieś tam mają takiego węża owiniętego wokół brzucha. I gdzieś tam albo się to ukrywa, albo nie. Generalnie nie widać tego pod koszulą, bo dobrze wyglądasz. I ja właśnie taki byłem. Teraz czuję się zdecydowanie lepiej i jakoś chciałbym to utrzymywać i mam nadzieję, że mi się uda. Chociaż to nie wymaga to wielkich wyrzeczeń zasadniczo. Kolejny program myślę, że jednak mimo wszystko już będzie właśnie taki sportowo-dietetyczny. Tak jest. Dzięki bardzo.